Cześć, dzień dobry. Michał Zaremski z tej strony, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, mentor zdrowia. Dzisiejszy krótki filmik adresuję do stylistek paznokci. Dlaczego do stylistek paznokci? Bo jedną z moich pacjentek jest właśnie stylistka paznokci. Trafiła do mnie z bólami lewego barku i promieniującymi do całej kończyny górnej, aż do palców. I teraz jedna prosta wskazówka dla Was. Rok czasu zajęło tej pacjentce to, żeby w końcu kupić sobie jeden prosty gadżet, dzięki któremu czuje się znakomicie, a jej bóle nie wracają. Przychodząc do mnie, oczywiście pracowaliśmy manualnie i odczuwała zawsze poprawę. Natomiast pracując często po wiele godzin, powiedziałbym za długo, ilość godzin też ma znaczenie, nie zawsze 12-13 godzin jest dobrym rozwiązaniem, pracując tyle godzin, tak naprawdę te bóle wracały. I słuchajcie, co rozwiązało, drugie panie, jej problem? Tak w 100%. To, że zakupiła prosty gadżet, taką poduszkę, pewnie większość z Was o tym wie, bo wiem, że hurtownicy, którzy do Was przyjeżdżają, mają coś takiego w ofercie. Oparcie, poduszka, na której można oprzeć swoją rękę, łokieć dokładnie. Po pierwsze, odciąża, nie uciskacie wtedy łokcia i nerwu łokciowego, który jest bardzo istotny dla odczuć w samej dłoni, w ręce. Po drugie, to co ona jeszcze dodatkowo powiedziała, że dzięki tej poduszce ma wyżej z automatu ramię, więc nie musi go trzymać samoistnie poprzez napięcie własnych mięśni, tylko już ta poduszka wymusza, że rękę ma wyżej i jest jej z automatu wygodniej. Nie wiem, ile kosztuje ta poduszka. Niech ona kosztuje 100 zł, ale słuchajcie, co to są za koszta względem tego, że będziecie miały dużo większy komfort pracy, że nie będziecie miały bóli barku, bóli łokcia albo bólu całego promieniującego na całą kończynę. Także gorąco polecam, prosta wskazówka do stylistek paznokci i zadbajcie o siebie. Nie czekajcie 12 miesięcy, żeby kupić coś tak prostego i dostępnego. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.